Miłość to stan znieczulenia zmysłów. Henry Louis Mencken. Bracie, spójrz na nas. Mężczyźni zapomnieli, co to męskość. Rozmawiam z żoną, słucham bicia serca mojego dziecka w jej brzuchu. Wyluzuj. Bądź nowoczesny. Spójrz na Beckhama. Chrzanić ciebie i jego. Mam starą duszę. Nadaje się tylko do pieprzenia i pracy. Gdybym był jak Beckham, powiesiłbym cię. Mój stary nie słuchał bicia mojego serca. Rozumiesz? Pozbieraj to gówno. Nie widzisz, jaki burdel? Poproś go o 300. Normalna stawka. Jesteś dobrą przyjaciółką. Po prostu naprawiaj moje fury. Idź, czeka. Sergej. Wyluzuj, to nic takiego. Mam świetne miejsce na przechowanie. Chcesz zobaczyć? Za chwilę. Ile chcesz za fatygę? 300 000. Dobrze, pokaż miejsce. Państwo w państwie. Występują. Wystarczy, że uderzysz gołą pięścią. Słucham? Gdy człowiek uderza gołą pięścią, to cały się wzmacnia. Bokserzy nigdy nie zaciskają pięści. A gdy nakładają rękawice do MMA, miażdżą sobie dłonie. I o to chodzi. Zdjęcia. Scenariusz. Reżyseria.
Upewnij się, że co? Że podpiszę. Tu, tu i tu. Ty podpiszesz tu. I na każdej stronie. Zajmę się resztą. Moje nazwisko może tu być? Oczywiście. Idę. Do zobaczenia. Podpisz. Nie. Podpisz to. Gdy znajdziesz towar, odzyskasz warsztat. Mogę oddać kasę, ale potrzebuję czasu. Jasne, duch go ukradł. Masz mnie za idiotę? Przez ciebie siedzę w gównie po uszy. Wyluzuj. Daj ten pieprzony długopis. Pańska żona jest w szoku. Zatrzymałbym ją na obserwację. Poroniła. Skieruję państwa do specjalisty. Porozmawiają państwo o stracie. Niech pan napisze list do nienarodzonego dziecka. Pożegna się z nim. Wybrali państwo imię? Tak. Elena dla dziewczynki. Dejan dla chłopca. Niech pan ich użyje. Krótki list. Ulży panu. Mogę zobaczyć żonę? Gdzie Runar? Rzuć ręcznik. Do diabła. Podrywasz ją? Debile. Sałatka? Nie. Tak. Dziś bez czekolady? Tak. Myślałam o dzisiejszej nocy. Obiecałem Lindzie, że wrócę wcześniej. Dobry. Idziecie? Cześć, Benny. Mamy nakaz. Cuchnie tu gównem.
Zawsze przychodzimy do ciebie, bo wiesz wszystko. Wczoraj zaatakowano mojego kumpla. Wiesz coś o tym? Nic nie słyszałem. Odpoczywałem. Runar. Co to jest? Benny, co jest w paczce? Mąka? Nie wiem. Kola? Skąd to masz? Znalazłem. To nie moje. Gdzie znalazłeś? W Kopa w Gor. A konkretnie? W warsztacie. Wracamy na komendę. Mieli ubaw. Jeździmy za nim cały dzień. Jedź. Dzień dobry. Możemy cię przeszukać? Pewnie. Ręce na samochód. Teraz cię przeszukam. Mogę sprawdzić wóz? Jasne. Problemy w związku? Długo się spotykacie? To twoje? Proszę. Mleka? Nie. Ciastko do kawy? Masz fajny wózek. Mój jest popsuty. Pomożesz jej? Nie. Znasz jakiś dobry warsztat? Co? Warsztat. Tak to się chyba nazywa. Nie znasz żadnego? Nie. Nie. Mam tu umowę. Jesteś właścicielem jednego. To twoje nazwisko? Tak. Kim jest Siergiej? Nie wiem. Nie słyszałeś o nim? Nie. Sprawdziliśmy go, jest czysty. Ty masz kartotekę. Zaczęliście beze mnie? Skąd? Gawędzimy sobie. Chcę zostać z klientem. Nie ma sprawy. Pomyśl o warsztacie. Co? O warsztacie. Proszę nas zostawić. Może coś tam zostawiłeś? Andrea? Co się dzieje? Rozmawiali z Siergiejem. Zmusili mnie do podpisania umowy. Wcale nie czuję się jak dziwka. Ukradłeś to żonie? Nie. Kupiłem. Nie wpuszczę. Ty tylko o pieprzeniu. O nie. Umieram. Nie umieraj.
Proszę. Wezmę to. Gunnar. To już nie mój sklep. A czyj? Mojego brata, jest księgowy. Nie chcę się z tobą kłócić. Zapłacę następnym razem. Nie. Już nie mogę. Bez dyskusji. Marnujesz mój czas. Moje życie. Kapujesz? Gdy miałeś przejebane, uratowałem ci dupę, pamiętasz? Wszystko w porządku. Wezwij karetkę, kretynie. Jakiś człowiek ma zawał. Wysokie ciśnienie to oznaka starzenia. Dbasz o dietę? Wciąż palisz? Dbam. Próbowałam go namówić, by zaczął zdrowo się odżywiać. Nie słuchasz żony? Czasem jem zdrowe żarcie. Musisz zmienić styl życia, bo umrzesz. Słuchaj jej. Przecież słucham. Zajmę się tobą. GG Import. Mogę pomóc? Chcę sprzedać wszystko. Towar, panienki, terytorium? Nawet myjnie. Wiesz, ile to roboty? Przejął się. Chce się wyprowadzić na Florydę. Założyć rodzinę. Pieprzyć go. Pracowałem dla niego 20 lat. To też mój biznes. Masz kryzys wieku średniego, problem z sercem, to nie znaczy, że... Zrób sobie wakacje. Williamie. Dziękuję. Omal nie umarłem. Życie mi coś podpowiada. Chcę mieć rodzinę. Połowa firmy należy do mnie. Nie możesz jej sprzedać bez mojej zgody. Nie stać cię na wykup. Zrobię to z tobą lub bez ciebie. Nie dam się poniewierać. Zawsze tak robisz. Zbudowaliśmy to razem. Uspokójcie się. Właśnie uspokój się. Pieprzyć to. Zadzwoń, gdy się ockniesz. Mazgaj. Co o nich myślisz? Kupiłem je na lotnisku. Sam nie wiem. Może wpakowałeś się w kłopoty i chcesz się pozbyć firmy. Nadal w Londynie z Becky? Trzeba było zostać ze mną. Spójrz na siebie. Odpicowany. Myślisz o wcześniejszej emeryturze. Zacznij od nowa. Mam dość. Gacie masz? Przymierz. Co u Williama? Dobrze. Wystarczająco długo byłem z dala od domu. Dlaczego miałbym zostać? Nie chcę innego kupca. Oczywiście. Zorientuję się, jak stoi firma i zgłoszę z ofertą. Spodnie zatrzymaj. Gdy Pikawa mu wysiądzie, przejmę interes. Nie mogę go zostawić.
Chcę być z tobą. Jesteś. Nie. Ty jesteś z dupkiem. Farbuję włosy, ma 50 lat. Nie komplikuj. Dobra, spadaj. Spieprzaj. Jestem w ciąży. Że co? Co? Dzień dobry. Jest. Bądź miły. Potrzebujemy go. Słyszałem o zawale. Moja ciotka też miała zawał. Jeśli chcesz pogadać... Możesz mi zaufać. Nie zawiadomię Klin. Ale nie mogę trafić do pierdla. Muszę ogarnąć ten burdel z warsztatem. A właśnie. Muszę załatwić dwoje gliniarzy. Z twoim pozwoleniem, rzecz jasna. Jak? O kogo chodzi? O Andrea Irunara. Dobrze. Zaginione raporty, nieadekwatne użycie siły, przekroczony budżet. Nierozwiązane sprawy, lista się ciągnie. Mogłoby być lepiej, właśnie. Góra mnie ciśnie. Jestem z tobą. Przygotuj wydział do ewaluacji. Posłuchaj. Słyszałem o rozwodzie. Wielka szkoda. Tak. Dziękuję. Może omówimy sprawy wydziału przy kolacji. Odbiło ci Margeir? Dobry. Musisz się zdrowo odżywiać. Dobrze. Będę. Za pół godziny. Do diabła.
Hola, Mati. Cześć. Gdzie Jelena? Gdzie Jelena? W biurze. Ona nie zna angielskiego. Powinna móc się ze mną porozumieć. Prosiłeś o nową. Dopiero przyjechała. Mam przyprowadzić inną? Nie, zawsze chcę nowe. Chcę być ich pierwszym. Dostaniesz inną. To było małe rybackie miasteczko. Mnóstwo ludzi. Nagle podpłynęła łódź. Była pełna... Gunnar? Obiecałeś mi większy lokal. Też miło cię widzieć. Ten jest uświniony spermą. Chcesz dziewczynę? Chcę rozmawiać z naszym gościem. Jest z nową. Jelena. Śpi. Twoi ludzie prowadzą śledztwo w sprawie Ingolura. Andrea i Runar. Znasz ich? Oczywiście, czego chcesz? Wystraszyć ich. To moi. Nie mogę. To nie była prośba. Sypiają ze sobą. Zastaniesz ich razem. Nie rób im krzywdy. Jasne. Tylko ich trochę sponiewieram. Cześć, braciszku. Iwan. Kurwa, ale urosłeś. Kupiłeś fajki? Mali chłopcy mają inne zabawki. Jak staruszek? Stary, ale nadal szef. Mówię ci, nie będzie kłopotów. To amatorzy, my walczyliśmy na wojnie. Wiemy co i jak. A ty znasz, to są mi prośli rad sranie, silowanie. Rozumiesz? Jestem, braty, swój to prośli. Wystarczy na nich spojrzeć, a już robią w gacie. To Islandia. Jak Disneyland. Wszyscy są tacy niewinni. Koleś, którego chcę załatwić, ma na imię Gunnar. Podobno rządzi w mieście. Gdy go załatwimy, będziemy na szczycie łańcucha.
Handlujesz dla Gunnara? Nie znam żadnego Gunnara. Chcesz pracować dla nas? Jak się nazywa gość, który przejął mój warsztat? Ingólfur. 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 Powiedz szefowi, żeby go do mnie przywiózł. Może zostawię go w spokoju. Musisz porozmawiać z wujem o towarze i dziwkach. Będziemy potrzebować wszystkiego. Jak twoja żona? Jak żona? W porządku. Przykro mi. To moja wina, nie twoja. To wszystko? Są też sypialnie na górze. Wiesz, co robisz? Siergiej dba o swoje dziewczyny. Będziecie miały własne sypialnie. Rozumiem. Widziałeś wczorajszy mecz? Wykończyli ich. Spieprzajcie. Grał Partizan? Co ty pieprzysz? Czerwona gwiazda. Odłóż to. Partizan. Iwan, ty cipo. On lubi rozkładać nogi. Zamknijcie się, bo zajebie. Z metra byś nie trafił. Puste, brat. Wyluzuj, braciszku. Załatwimy ich. Znaleźliśmy ją. Zgubiła się. Przywieźliśmy ją do domu. Gunnar? Fajną masz chatę. Dziękuję. Przejmujemy twój interes. I tak go sprzedaję. Zapomnij. To sprawa osobista. Do zobaczenia wkrótce. Gunnar. John, przestań, to boli. Co się dzieje? Co to ma znaczyć? Chciałeś zemsty? Dlaczego nasyłasz jakichś kolesiów? Zemsty? Ta firma to moje życie. Nie pojawiałeś się w robocie. Chcesz sprzedać? W porządku. Ale nie udawaj, że nie istnieje. Zgoda? Rozmawiałaś z Gunnarem?
Nadal jest na Ojomie. Co z nim? Ma czucie w nogach? Nie wiem. Spytaj jego żony. Jasne. Przykro mi. To musiał być ktoś, kogo aresztowaliście. Domyślasz się kto? Nie. Bardzo mi przykro. Jeśli mogę coś zrobić, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Jasne. Nie pracujesz sam. Dla kogo robisz? Twój syn czeka. Podaj nazwisko, to wyjdziemy. No mów. Ciemnowłosy koleś, którego aresztowaliśmy. Ingolur. Pytaj jego. Nikt w wydziale nie wie? Tylko nie przeginaj. Moja wariatka. Przepraszam. Możemy porozmawiać? Oczywiście. Runar nie chce nic powiedzieć. Sypiacie ze sobą. Co powinniśmy wiedzieć? Mamy międzynarodową konferencję w kraju. Wpływa na interesy. Zająłem się tym. Panowie są zainteresowani twoim biznesem. Całym. Mają zabawny akcent, ale nie sądzę, by żartowali. Nie kupię mieszkania z lokatorem. Kurwa, popatrz. Wkurza mnie to. Serwis jest wliczony, a zostawiają miejsce na napiwek. Niech się walą. Chciałbym dobić z tobą targu, naprawdę. Ale wkrótce nie będziesz miał co sprzedać. Jimmy, potem zajmą się tobą. Zwinąłem interes. Zrób to dla mnie. Nie musisz płacić teraz. Coś wymyślimy. Desperacja ci nie pomoże. Para butów do biegania, owszem.
Ingólfr je. Jest Ingólfr? Macie Ingólfra. Zaginął? Nie wiesz, gdzie jest? Nie. Jelena ma zastrzeżony numer. Trzymaj się od niej z dala. Co się dzieje? Wiesz, jak zarabiam na życie. Chronię ciebie i twój dom. I jestem ci bardzo wdzięczna. Możemy się dogadać. Nie. Robiłam interesy z Gunnarem. A to już nie jest jego biznes. Pogadam z nowym szefem. Na pewno doceni. Mogę przyjechać z policją i cię zamknąć. Margier. Możemy się dogadać. 10% zniżki? A może chcesz kupić dziewczynę? Kupisz mi coś? Tak. Mam mnóstwo pieniędzy. Duży dom z basenem. Będzie trudno. Mamy zimny klimat. Psa. Psa? Tak. Szczeniaka. Będzie naszym synem. Potrzebuję trochę gotówki. Masz średnią zdolność kredytową. Ile możesz mi dać? Połowę. Całe życie współpracuję z tym bankiem. Dobrze, wezmę co dasz. Cześć. Wezmę to. Wejdź. To mieszkanie mojej matki. Była wspaniałą kobietą. Masz duży telewizor. Nowy. DVD. I odtwarzacz DVD.
Też nowy. Chcesz usiąść? Teraz to też twój dom. Umiem gotować. Ja też. Braciszku, przeleciałbym cię, gdybym był babą. Chyba śnisz. On skoro będzie tutaj. Już jest. Dziękuję. Jak ma na imię? Siergiej. Chcę zakopać topór. Dobrze, sam mu to powiedz. Koko? Proszę cię grzecznie. Byś zostawił mój biznes w spokoju. Dealerzy. Ten dom. Jestem legendą w tym śmiesznym państewku. Chcę sprzedać interes. Ale nie mogę, bo siedzisz mi na karku. Nie mój problem. Mam kontener, który mogę sprzedać bardzo tanio, jeśli się odwalisz. Zastanowię się. Ale chcę Ingolura. Bierz go. Masz dziewczynę? Od niedawna. Dobrze gotuje. Poznaliśmy się przez internet. Zostaw nas, musimy pogadać. W internecie? Nie poznaję cię. Co z tymi Serbami? Chcą przejąć interes. Chyba nic na to nie poradzę. Możemy pracować razem. Nie mogę ci pomóc. Załatwiałem ci dziwki. Dostawałeś łatwe sprawy. Wykończyłem konkurencję. Dobrze się znamy, co? Sprzedałem Serbowi kontener. Załatw to. To twardziele, wojskowi, wyszkoleni i uzbrojeni. Przygotuj się. Numer kontenera. Pamiętasz mnie? Nasłałeś na nas ludzi. Czekaj. Tak czy nie?
Co? Gunnar Gunnarsson. GG Import. Chodźcie. Posłuchaj. Musisz to przerwać. Jeszcze nie skończyłam. Wszyscy wiedzą, że Gunnar ma ludzi. A my mamy rodziny. Skończymy w więzieniu. To koniec. Zgoda? Tak. Tak? Sypnę was. Mam to gdzieś. Przestaniesz, albo cię zmuszę. Jasne? Kapujesz? Jest nietykalny. Wszędzie ma znajomości. Odpuść sobie. Andrea. Gunnar Gunnarsson. Kurwa. Kiedy ją zostawisz? Nie wiem, co robić. Pomogę ci. Czego chcecie? Pogadać. Jest późno. Chodzi o Swietłanę. Mówiłem Jelenie, że to potrwa. Zapłaciłem już połowę. Rozmawiałem z twoim kumplem Gunnarem. Chce nam oddać kontener. Wiesz coś o tym? Nie. Na pewno? To pułapka? Nic nie wiem o jego interesach. Jesteś pewien? Jelena powiedziała, że pracujecie razem. Jeśli chcesz zachować dziewczynę, powiesz wszystko. Oczywiście. Ale nic nie wiem. Jestem zwykłym policjantem. Nic nie wiem. Braciszku, bądźcie ostrożni, mam złe przeczucie. Rozumiesz? Na razie.
Ej, koń, probudź się. Obudź się, kretynie. Są. Panujemy nad wszystkim. O, odwal się, staruszku. Siemasz. Cześć, bracie. Gdzie Siergiej? Jaki Siergiej? Ja tu rządzę. Chryste, ciebie wysłał? Odbiło mu. Stul pysk. Mam broń. Widzę. Gdzie to jest? Tutaj. Idziemy? Chodź. Potrzebują nowego środkowego obrońcy. No pewnie. Już są. Spokojnie. Podchodzą do kontenera. Mają paczkę. Nikt nie wie o tym kontenerze. Jesteś pewien? Tak. Nawet komar nie pierdnął w tym kierunku. W Islandii nie ma komarów. Jaja sobie robię. W Serbii to prawdziwe wampiry. Na pięć. Zastrzelę każdego komara, który podleci. Już. Stać, policja. Rzucić broń. Rzuć to. To atrapa. Na ziemię. Spokojnie. Jedź. Podejrzany dostał. Potrzebna karetka. Będzie się mścił. Tak myślisz? Zrobiłem to, co kazał Gunnar. Mogę ci pomóc. Chcę ci pomóc. Nie mam dokąd iść.
Andrea. Andreo. Gunnar. Gunnarze. Andrea, wówczas kiepiriad. Andreo, chciałaś coś powiedzieć? Przygotowałam oświadczenie. Mogę przeczytać? Proszę. Gunnarze, Gunnarssonie, przepraszam za moje zachowanie. Jestem w stresującej sytuacji, straciłam panowanie nad sobą. Powinnam być odpowiedzialna, na tym polega moja praca. Pójdzie na urlop. A tamten? Mogę cię ochronić przed Siergiejem. Postawię wóz przed twoim domem. To miło z twojej strony. Sprawa zostanie między nami. Cieszę się, że nie wniosłeś oskarżenia. Wykorzystam to, by załatwić ci ochronę. Dziwna dziewczyna. Kto to? Policja. Pilnują mnie. Jestem chroniony. Siadaj. Chodź. Siergiej, nie. Spokojnie, porozmawiam z nimi. Zabiłeś mojego chłopaka. Dlaczego Gunnar ma ochronę? Wie, że na niego polujesz. Siergiej, proszę. Nie rób tego. Nie w ten sposób. Mogę ci pomóc dorwać Gunnara. Kłamie. Jestem ważną osobą. Sprawdzimy. Czym mogę służyć? Zamkniemy cię w piwnicy, ale tylko na jeden dzień. Dziś jestem zajęty. Może jutro. Gdzie znajdę ochroniarza Gunnara? Nie wiem. Nie wiesz? Chyba wiem. To jak będzie? Poddaj się.
Andreo, posłuchaj. Trzymaj się z dala od Gunnara. Nigdy nie wrócisz do pracy. Kapujesz? Odpuścisz? Tak. Obiecujesz? Tak. Mówi Margier. Dostaniesz wzrok. System kuleje. Umiesz jej używać? No. Nie. Nauczę cię. Tylko nie ruszajcie żony. Jest w ciąży. W ciąży? Ładna. Puśćcie ją. Kretyn się zakochał. Naucz mnie. Jesteś w domu? Tak, a co? Uciekaj. Wynoś się z domu. Próbowałam się do ciebie dodzwonić. Tęsknisz za mną? Kto jest ojcem? Ja czy on? Użalasz się nad sobą? Wyjdź i rób, co mówię. Witam. Cześć. Okej. W Logornes oddano strzały. Ktoś może to sprawdzić? 433, jesteś w pobliżu? Przed domem Gunnara. Sprawdźcie to. Nie ma sensu wysyłać kogoś jeszcze.
Nie. Spokojnie, skarbie. Nie chcę. Jesteś moją żoną. Nie będę tego słuchał. Zostaw mnie. Droga Eleno, jeśli jesteś dziewczynką. Lub drogi Dejanie, jeśli jesteś chłopcem. Wiem, że nie możesz mi powiedzieć, jakie jest niebo. To tajemnica. Żyjesz w innym świecie, daleko stąd. Zamknąłem konta. Przeżyjemy. Co z Ateo? Załatwiłem jej mieszkanie. Nie chcę z tobą rozmawiać. Trudno. Zostawimy ją. Zawsze byliśmy tylko ty i ja. Przyjacielu. Załatwiłem nam mieszkanie na Florydzie, w Orlando. Mają tam Disneyland. Wyobrażam sobie, że masz 7 lat. Oczy matki i mój nos. Twoimi rodzicami są anioły. Dbają o ciebie. Na pewno umiesz latać. Mam rację? Powiedz, daj mi znak. Daj mi jakiś znak. Możesz latać. Umiesz latać?